Metropolita katowicki arcybiskup Adrian Galbas przeprasza wiernych z Dąbrowy Górniczej za skandal, który miał miejsce w tamtejszej bazylice. Jako nowy administrator diecezji sosnowieckiej w niedzielę przewodniczył nabożeństwu, gdzie podczas homilii wspólnie z wiernymi modlił się w intencji spraw diecezji. Dużo mówił w niej o wstydzie, grzechu i tym, że Kościół musi naprawić to, co w opinii publicznej zepsuł. Fatima Orlińska. Arcybiskup Adrian Galbas przejął administrowanie diecezją sosnowiecką po rezygnacji wcześniejszego biskupa Grzegorza Kaszaka, co było pokłosiem głośnej afery obyczajowej w domu parafialnym przy Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. W minioną niedzielę przed wspólnotą tamtejszego kościoła metropolita katowicki stanął, by w imieniu duchownych uderzyć się w pierś i przeprosić wiernych za to, z czym dziś jako mieszkańcy Dąbrowy Górniczej muszą się mierzyć. Przyjechałem tu także po to, by was raz jeszcze przeprosić za to, że wielu ludziom w Polsce i na świecie Dąbrowska parafia Matki Bożej Anielskiej nie kojarzy się z Matką Bożą Anielską, z cudowną figurą, z czystością i niewinnością Maryi. Gdy wpiszemy w internetowe wyszukiwarki hasło księża z Dąbrowy, albo nawet i samą Dąbrowę Górniczą, przeczytamy nie o świętości, a o grzechu. I pierwszą naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd. Ksiądz Tomasz Z., który brał udział w skandalu kilka dni temu, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Zastosowano wobec niego również środek zapobiegawczy w postaci 2-miesięcznego aresztu. Jeszcze w październiku oskarżony otrzymał dekret zawierający decyzję odwołania go ze wszystkich pełnionych do czasu afery funkcji oraz urzędów. Postanowienie obejmuje 4 czyny. 3 z nich dotyczą przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i polegają na udzielaniu m.in. substancji psychotropowej innej osobie. Przy czym jeden czyn jest powiązany z przestępstwem godzącym w wolność seksualną i obyczajność. Natomiast 4 przestępstwo dotyczy nieudzielenia przez Tomasza Z. pomocy osobie, która znajdowała się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak wyjaśnia socjolog kultury i religii, postawa arcybiskupa Galbasa jest taka, jaka powinna w zaistniałych okolicznościach być. Z pewnością dla wiernych skupionych w społeczności lokalnej dąbrowskiej parafii to dobry krok w kierunku niejako oczyszczenia atmosfery i odzyskania wiary w instytucje Kościoła, jak i samą postawę społeczną duchownych. Ta skandaliczna sytuacja obyczajowa spowodowała pomnożenie dystansu i pomnożenie zniechęcenia i pomnożenie negatywnych stereotypów. W jakim kierunku to pójdzie? Spiritus flatui vult, czyli duch wie, kiedy zechce. Natomiast jest szansa, żeby na tej postawie, administratora apostolskiego budować i ewentualnie minimalizować w miarę możliwości negatywne konsekwencje tych wydarzeń, do których dopuścił się ksiądz sprzeniewierzający się swojej roli. Dlatego arcybiskup Galbas w swojej homilii oprócz przeprosin wezwał też księży i zakonnicy do życia zgodnego z Ewangelią.